Przenosimy się do miejscowości Ujazd, położonej w województwie świętokrzyskim, powiecie opatowskim, gminie Iwaniska. I tutaj zwiedzimy piękne ruiny zamku Krzysztopór. Zanim przejdę do historii o tym miejscu, chciałbym polecić zwiedzanie ruin przy zachodzie słońca. Widok wpadających promieni przez wielkie okiennice robi ogromne wrażenie. Naprawdę warto poczekać do wieczora. Na nagraniu w dalszej części będzie namiastka, co można zobaczyć na żywo. Ale oczywiście film to zaledwie 10% tego, co czujemy, będąc tam na miejscu. Zamek stanowił dzieło życia starosty Stopnickiego, podkomorzego Sandomierskiego, później wojewody i posła na Sejm Krzysztofa Ossolińskiego Herbutopór, który wzbogaciwszy się na dostawach wojennych, postanowił wybudować siedzibę przewyższającą rozmachem wszystkie pozostałe inwestycje ówczesnych magnatów, w tym słynący w całym królestwie ze swej przestronności i bogactwa zamek w Ossolinie, będący własnością jego brata, Jerzego Ossolińskiego. Budowę tego zachwycającego zamku rozpoczęto około 1620 roku. Prace, w których według legendy brali udział jeńcy wojenni, ukończono prawdopodobnie w 1644 roku, o czym informuje nas inskrypcja umieszczona na ścianie pałacu w dziedzińcu eliptycznym. Ossoliński zmarł krótko po tym, bo w lutym 1645 roku, schwytany nagłym atakiem febry. Wcześniej jednak przekazał Krzysztopór synowi, Krzysztofowi Baldwinowi, jako prezent z okazji ślubu, na którym gościł m.in. sam król Władysław IV. Krzysztof Baldwin, w sumie podobnie jak ojciec, nie cieszył się zbyt długo nowym nabytkiem, ponieważ w 1648 roku wyruszył z zastępem 100 husarzy na wyprawę wojenną przeciwko Tatarom, gdzie w roku następnym zginął w bitwie pod Zborowem. Jego ciała nigdy nie odnaleziono. Przywiezione do ujazdu zmasakrowane zwłoki zostały zidentyfikowane przez żonę Teresę Tarłównę jako obce. Niedługo potem zamek przeszedł w ręce krewnych zmarłego. Następnie Rzeczpospolitą spotkało wielkie nieszczęście w postaci napaści szwedzkiej, nazywanej powszechnie potopem. Ówczesny gospodarz Samuel Jerzy Kalinowski, podobnie jak większość szlachty sandomierskiej, ani myślał walczyć ze Szwedami i czym prędzej złożył wierno-poddańczą deklarację, oddając się pod protektorat króla szwedzkiego Karola Gustawa. 30 października 1655 roku okupanci pod dowództwem generała Douglasa wkroczyli do zamku, nie oddając ani jednego strzału, a następnie zorganizowali sobie w nim komfortową kwaterę, w której stacjonował gubernator obwodu Jean von Essen z grupą 400 rajtarów. Jest to typ kawalerii używającej w walce przede wszystkim pistoletów. Szwedzi opuścili ujazd jesienią 1657 roku, wcześniej starannie ogołociwszy go z elementów dekoracyjnego wystroju, wyposażenia i biblioteki. Nie uszkodzili jednak murów. Pomimo dewastacji zamek wciąż był zamieszkiwany i zmieniał właścicieli.
późniejszych latach kolejnym właścicielem ujazdu był generał wojsk litewskich Jan Michał Pac. Zdążył on odrestaurować jego południową część, gdzie zamieszkiwał do wybuchu Konfederacji Barskiej w 1768 roku, skierowanej przeciw kurateli Imperium Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i próbie wprowadzenia korzystnych dla Rosji reform. Udostępnił on nawet część pomieszczeń zamkowych zwolennikom Związku, jednak po przegranej stronnictwa pospiesznie wyjechał do Francji, pozostawiając zdewastowany i wypalony wskutek walk obronnych obiekt na pastwę losu. Od 1770 roku Krzysztofór był już tylko piękną ruiną, w której nikt nie mieszkał. W międzyczasie zamek, będąc już ruiną, jeszcze parokrotnie stanowił gniazdo oporu lub schronienie podczas toczących się w okolicy walk i konfliktów zbrojnych. Po wybuchu powstania styczniowego przebywał tu 100-osobowy oddział partyzancki ukrywający się po bitwie z wojskiem carskim pod Szczeglicami. Następnie w czasie I wojny światowej pośród zamkowych murów mieszkańcy dworu chronili się przed toczącymi w okolicy walkami. W latach okupacji niemieckiej słynny oddział partyzancki Jędrusie w piwnicach zamku przestrzeliwał broń, a mieszkańcy wsi we względnym bezpieczeństwie czekali finału walk na froncie sowiecko-niemieckim. Pod koniec roku 1944 wkrótce po tak zwanym wyzwoleniu mieściły się tu magazyny żywnościowe Armii Czerwonej, gdzie zwożono prowiant z całej okolicy na potrzeby planowanej w styczniu wielkiej ofensywy. Po zaprzestaniu działań wojennych i wprowadzeniu reformy rolnej, Krzysztofór wraz z majątkiem ziemskim przeszedł na własność Skarbu Państwa. I tak w ogromnym skrócie wyglądało ponad 300 lat w murach tego zamku. Aż do dziś, kiedy to jest on atrakcją turystyczną. Oczywiście, jak chyba każdy zamek, ten również posiada legendy o duchach. Jedna z nich dotyczy ukrytych w piwnicach skarbów i pilnującego ich tam tajemniczego strażnika. Według jednej z opowieści ma to być duch Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego. Magnat nie pojawia się jednak osobiście. Słychać tylko jego kroki, tętent końskich kopyt, a czasem widać cień husarza na zamkowych murach.